Cześć, jeśli chcesz wesprzeć naszą twórczość, możesz postawić nam kawę na Buy Coffee. Link znajdziesz w opisie, a teraz zapraszamy do oglądania. Piotr, komu to trzymasz? Mi czy sobie? Ej, taka pomoc. Sam jak stanie zrobisz, to ci nikt nie pomoże. No sorry tato, ale wiesz co, widzę, że wujek Heniek z rodziną są na wakacjach, jakieś zdjęcia powrzucali. Ciekawe, gdzie pojechały te prostaki. Pewnie na ogródki działkowe i to nie swoje. No nie wiem, no patrz, chyba są w ciepłych krajach. Żeby się nie zesrały. Dupa groszem nie śmierdzi, ale trzeba jechać do ciepłych krajów, żeby się pokazać, co to nie one. Weź Piotr ten telefon, bo jak widzę tych przygłupów, to mi się ciśnienie podnosi. No ale musisz przyznać, że fajnie tam mają, nie? Jak się ociepi, to my też pojedziemy nad jakieś jeziorko. Tak, i będzie jak zwykle. Siądziemy w jakimś bajorze w namiocie, będziesz mnie codziennie po 6 piw wysyłał. Gdzieś mam takie wakacje. Ale mi gówniarz podniósł ciśnienie. Ja jak byłem mały, to miło ojciec rozbił namiot pod blokiem i człowiek się przez całe wakacje cieszył. Ale z drugiej strony, jakby pojechać w te ciepłe kraje, to byśmy rodzinę z dwóch stron zakasowali. Niektóre by się pewnie obraziły na nas, ale to by było piękne. Nic nie robię, tylko tyram na tego prywaciarza, a ten tylko leasingi bierze na coraz nowsze Mercedesy. Jeszcze pewnie nakradnie na tych kombinacjach. Tu leasing, tu VAT, tam srat i kasa się zgadza. A może człowiek raz w życiu powinien sobie zafundować takie luksusy? Piotr, znajdź niedrogie wczasy za granicą. Zakasujemy wszystkich. Jest Jessica, chodź, szukamy wczasów! Zaraz przyjdzie wypłata od prywaciarza, to jest 3,5 na rękę. Ziertus jeden. Na Jessica przyjdzie 500+. W piwnicy mam 200 litrów ropy, to żem se brał po troszku przez cały rok z firmowego busa za to, że mnie prywaciarz kantuje na każdym kroku. To sprzedam spokojnie po 6 zł za litr. Dobra, co tam jeszcze? O! Mam jeszcze pożyczoną wiertarkę udarową od szwagra, to ją sprzedam, a ja mu powiem, że mu dawno oddałem. To będzie ze 300. Pójdę na tydzień na L4, że niby mnie korzonki złapały, a w tym czasie wezmę jakąś fuchę, to wpadnie z 700. Matka Grażynki powiedziała, że dzieciom da na wakacje parę stówek. Z komunii JCK jeszcze 2000 pod tapczanem jest schowane. Grażynka ma zachomikowane pewnie z 2000. Kurde, wystarczy na wczasy, all excuse me. Wreszcie wypłata od prywaciarza. 1500 na konto, 2000 pod stołem i jak co miesiąc 300 z nadgodzin idą na mój prezent. Nikt się o tym nie dowie. Grażynka, pomyśl jakie tam piękne widoki będą. Jaki będę napalony, znaczy opalony. No nie wiem, to jest tyle pieniędzy. Piotr z Jessica znajdą jakieś last minute i nie będzie tak drogo. Coś nam się od życia należy. A pomyśl, jak nam wszyscy będą zazdrościć. Jak się pokażemy przed wszystkimi. A ty, Grażynka, to będziesz na tej plaży wyglądać jak gwiazda. A paparazzi będą ci robiły zdjęcia, bo pomyślą, że Doda przyleciała na wakacje. Przekonałeś mnie. Tylko jak tam będziesz chlał od rana do nocy, to wracasz pierwszym samolotem do Polski, łachudro. Grażynka, ja to i nodeczko wina do obiadu i jedno piwko wieczorkiem. Obiecuję. Będę cię miała na oku. Oddawaj tą wypłatę! Masz, bo ty byś mi te pieniądze i tak z gardła wydarła. Ja już lepiej wiem, na co je wydam. Ty byś nakupował głupot i przez resztę miesiąca byśmy gwizdali. Wychodzę. A gdzie idziesz? Na bazar do Bułgarów kupić sobie nowy żakiet. Przecież tych żakietów to może ze 20. Ale nie mam fioletowego, a właśnie kupiłam sobie fioletowe kolczyki i musi mi pasować. Wszystkie pieniądze przepuści na kosmetyki i ciuchy. A takie czupiradło brzydkie, że jakby postawić na polu jako strach na wróble, to szpaki ze strachu oddałyby czereśnie z zeszłego roku. Ale na szczęście ja sobie też zaserwuję przyjemność. I myk 300 ze skarpety. I mam dla siebie chwilę. O, raz, dwa, trzy, ale pieniądz. Ukryłem jak przed skarbówką. Tato, chodź. Patrz. Znaleźliśmy z Jessica wyjazd na Wyspy Kanaryjskie w pakiecie All Inclusive. Dobra, Piotr, zamawiaj, żeby nas nikt nie ubiegł. Dobra. Ja idę się pakować. Co się stało? Próbuję założyć stare kąpielówki, ale się skurczyły. Chodź mi pomożesz. 600 zł wydałam, a nic nie kupiłam. Ty żeś rozrzutna jak te polityki przed wyborami. Weź już przestań. Idę zadzwonić do Marzenki i pochwalić się, co sobie kupiłam. Idź, idź. Sroki zawsze w grupach przesiadują. Ja na razie nie wydaję, tylko zbieram. Ale jak odwalę zaraz numer, to będą o tym w Teleekspresie mówić.
Ciągnij, Piotr. Kurde, nie możesz po prostu nowych kupić? Nowe, z tego chińskiego nylonu, żeby mi się ptaszek udusił? Nigdy w życiu. Takich kąpielówek już nie dostanę nigdzie. A poza tym, już się dosyć wykosztowałem na te wczasy. No jak chcesz, ale jak założysz te majtki, to będziesz wyglądał, jakbyś miał stringi. A ty nie bądź taki do przodu, bo cię z tyłu zabraknie. Jeszcze możesz zostać mieszkania pilnować. Nie no, dobra. Dawaj to, dawaj. Już czas. Ostatni dzień w robocie i teraz czeka mnie tylko leżenie pod palmami i kolorowe drinki. No co to? Halo? Janusz, przychodź szybko do domu, czyśnika ma ospę. No to nieźle. W takim razie nie lecimy do ciepłych krajów, nie ma szans. No wiadomo, przecież zdrowie ważniejsze. Już dzwonię do biura podróży i spytam się, czy można odwołać i czy oddadzą pieniądze. Tylko wyjdę przed blok, żeby był lepszy zasięg. Biedna Jessica. Tak, zgadza się. Nie leci Jessica Kowalska i Grażynka Kowalska. No, ja jeszcze do was zadzwonię. No, na razie. No i jak, Janusz? No niestety, dwa bilety jeszcze dadzą radę odwołać, ale czterech to już nie. Kurczę, niedobrze. No to cóż, zostaniemy wszyscy i tyle, no co zrobimy? To może lećcie we dwóch z Piotrem, a ja zostanę z Jessica. Szkoda tych pieniędzy, a Piotr przynajmniej zobaczy ciepłe kraje. No tak, mi tylko o Piotra chodzi, bo cóż to dla mnie za atrakcja. Najważniejsze, żeby dzieci coś zobaczyły w życiu. Poproszę moją mamę, to do nas przyjedzie i będziemy sobie siedzieć we trzy i też będzie fajnie. Zara prześwietli wszystkie szafki wrona. Coś mówiłeś? Prześwietnie, że przyjedzie ona. No. Lecę zadzwonić. Halo, potwierdzam. Leci Janusz Kowalski i Piotr Kowalski. No. Piotr, czas na męską przygodę. Jedziemy. No, jesteśmy na miejscu, ale huczą te samoloty. Ale ja to przyzwyczajony jestem, bo latałem trochę na samolotach we wojsku. Nigdy o tym nie mówiłeś. Bo to było ściśle tajne. Testowałem odrzutowiec F-13 Bocian. Co? Pierwsze słyszę. Nie słyszałeś, bo to było ściśle tajne. Słuchaj, w tym samolocie to ja se siądę koło okna, ty mnie zasłonisz, bo muszę se zdjąć spodnie, potem kalesony, a potem z powrotem włożyć spodnie. Co? Co? No teraz nie chcę zmarznąć, a tam na miejscu nie chcę się zapocić. Dobrze, nikt nas tam nie zna, naprawdę. O, mata go. Odwdzięcza się za to dobro, które dostawał przez całe życie. Niedługo to się w ogóle do matki i ojca nie będzie przyznawał. Na starość nawet szklanki wody nie podam. Ja mówiłem już dawno, że od oglądania tego tiktaka w telefonie to dziecko mózgi się zlasowały. Chodźmy, to idziemy. Ale mnie wkurzył. Żebyś wiedział, że zjem wszystkie te kanapki, ty służbisto. Stałoby się, jakbym sobie wziął małą przekąskę na pokład. Bierz, Piotr, i jedz. Musimy zjeść wszystkie kanapki. Ja nie będę jedzenia wrzucał do kosza, bo to grzech, a poza tym nie jestem takim burżujem. No dawaj, jedz. Dawaj. Ochoty miał się zesrać. Nie, tata, już nie mogę z tobą. Żeby cię chudy byk osrał. No żeby mi nie pozwolił orężady wnieść do samolotu. Człowieku, to jest straż graniczna, nie chcesz mieć problemów z nimi. A jakich problemów? Ja się ich nie boję. Ja im nie dam za wygraną. Wypijemy tą orężadę do ostatniej kropli, nawet jak mielibyśmy się posikać w samolocie. Dawaj, Piotr, dawaj, jedziesz. Ja tego tak nie zostawię. Napiszę skargę do ministra. Ach, smakuje jak płyn do mycia naczyń. Zobacz, Piotr. Ludzie płaczą, że inflacja i nie ma pieniędzy, a samolot pełen ludzi.
Piotr, skocz tą ojcu po browarka, a ja sprawdzę, czy woda ciepła, to od razu se nogi przemyję. No jakie czikity, kurde tego. O, ciekawe jestem, czy cieplejszy niż nasz Bałtyk, o. Zobacz, a ładnie, ładnie tu jest. O, kurde, ta woda taka nie za ciepła, nie za zimna, taka w sam raz, może być. Trzymaj, tato, piwo. O, dzięki, Piotr. A. Piotr, leć po następne. Ale wchodzi piwerko, a nie wycimy. Ale czekoladki niektóre opalone, no, no, no. A, ten drugi browar to wszedł jeszcze lepiej niż pierwszy. Dzisiaj to chyba z 15 walne. Piotr, zadzwonimy sobie do Grażynki. Halo? No jesteśmy na miejscu. No nawet fajnie, ale już tęsknię. No, musimy zabrać na takie wczasy twoją mamusię. Ale miło z twojej strony, Janusz, nie spodziewałam się tego po tobie. Niech się już przyzwyczaja do piachu. Bardzo zabawne, ty chamie! Przecież to są żarty, Grażynka. Halo, halo. No nie, no już się obraziła. Chodź, Piotr, się gdzieś przejdziemy. Piotr, patrz, jaka dziwna kaczka. Ale ładnie. Woda szumi, pogoda piękna. Nie to, co u nas w Polsce. A tu wiatr wieje, a tu deszcz, śnieg. Nie wiadomo, kurwa, tutaj zobacz. Jak łazisz ty? Nie wierzę. Kurwa, mą fantę morgane. Menda sąsiad. Śledziłeś mnie. To ty mnie śledziłeś. Ta wyspa jest za mała na nas dwóch. Ja byłem pierwszy na tej wyspie. Zgadza się. 1000 lat temu razem z tymi małpami, co tam po drzewach skaczą. Patrz, Piotr, na tego głupka. Cieszy się jak świnia na deskorolce. Wsadzasz swoją szanowną, zapchloną dupę do łódki i odpływasz z tej wyspy. Weź się lepiej schowaj, bo turystów płoszysz tą zakazaną gębą. Tak? No to inaczej pogadamy. Idę do menadżera hotelu. Tak? To ja też idę do menadżera hotelu. No idziemy. Dobra, no dobra. This is sąsiad Menda. Go to Poland. Gentlemen, take it easy, okay? Ej, Mr. Manager, to jest świr. Go to więzienie. I don't understand. I wish you a great holidays. Goodbye. No to w takim razie muszę ostrzec wszystkich gości, żeby zamykali pokoje na klucz i nie zostawiali cennych rzeczy na leżakach. Ja idę na kuchnię powiedzieć, żeby założyły kłódki na lodówki, bo przyleciał wszystkożerny wieprz z Polski. Ale jesteś zabawny. Jakbym ci przystawił do głowy moją gołą dupę i zrobił zdjęcie, to by ludzie powiedziały, że masz brata bliźniaka. Nie no, pora utopić tą łajzę w oceanie. Wszyscy odetchną. Ej, uspokójcie się. Wiecie, że tu są mandaty w euro? Ja mu przecież nic nie robię. Ja mam rączki tutaj. Chodź, Piotr, będziemy korzystać z pakietu All Excuse Me. Zresztą ty w szarżu jeden. Po co to wynosisz? Mamy darmowe pamiątki do Polski. Pakuj do walizki. Poważnie mówisz? Poważnie to się w trumnie leży. Bierz to, będziesz szedł na studia, to będziesz miał jak znalazł. Zoba, prawie nowe ręczniki. Tylko nie będziemy ich używać, żeby się nie zniszczyły. Tak, a czym ja się mam wycierać? Jest tak gorąco, że parę minut postoisz na golasa na balkonie, to się wysuszysz. Już nie przesadzaj. Bierz to. Piotr, zobacz, czy to już jest zabite. Piotr, ile to będzie na nasze? Nie wiem, z dwie dychy? Za dwie dychy to mam 2 czteropaki w delikatesach. Chodź, idziemy. Co ty robisz, człowieku? Wywalą nas z tego hotelu. No co, biorę Grażynki sadzonki do Polski, posadzić na parapecie. Będzie jej ładnie kwitło. Grażynka lubi kwiatki. O, trzeba sobie pozajmować miejsca, 4 będzie mało. Piotr, weź jeszcze ze 4 ręczniki, zajmiemy sobie 8 miejsc w razie czego. Panie, co pan gadasz za brednie? Skąd się wzięła inflacja? Ale ci ktoś kitów nawciskał. Inflacja wzięła się stąd, że w sklepach ceny podnoszą. Tak trudno to zrozumieć? Sam żem widział, jak baba w zieleniaku zmieniała ceny pomidorów z 12 zł na 16. No to kto za to odpowiada? Nie myślałem, że wypali mój plan. Bez tej starej rzędy i bez dziecioków, co drą japę 24 godziny na dobę. Ale trzeba wszystkiego pilnować. Halo? No cześć, kochanie. A jak ma być w delegacji?
Przecież ten prywaciarz to zamiast wziąć nam jakiś hotel, to śpimy we czterech w jakimś kontenerze na materacach, szkoda gadać. No i każą robić po 16 godzin dziennie i dlatego nawet nie mam czasu przedzwonić. Kocham cię, pa. A teraz telefon do tego zarobasa. Halo? Szefie? No byłem u lekarza i to jest połączenie grypy, ospy, anginy i szkarlatyny. Ja mogę przyjść do roboty, ale wszystkich bym pozarażał. No to dobra, posiedzę jeszcze parę dni w domu. No i załatwione! Trzeba iść na plażę, tylko tej mędy, żeby mnie spotkał, bo jak na niego popatrzę, to chyba łobiat zwrócę. Where is Biedronka? I'm sorry, I don't understand. Patrz mi na usta. Biedronka. I still don't understand, I'm sorry. Tato, daj mu spokój, tu nie ma żadnej Biedronki. Chodź na odmorze, zobaczymy, czy woda jest ciepła. Musi być ciepła. Przecież płacę za to. A niech tylko będzie zimna. To ja se porozmawiam z panem. I'm sorry. No, chodź. O kurde, pierdziele. Wolę polskie pokrzywy. Tato, chodź, zobacz, ciepła jest woda. Piotr, nie właź tak daleko do morza. Jak ci jaki rekin ugryzie, to ja ci jeszcze poprawię. Ja nie będę płacił 1 000 000 euro za jakąś operację. Idę walnąć parę drinków. Pół godziny jeszcze zostało do obiadu. Specjalnie, żem ani kropli wody nie wypił od śniadania, żeby mi się więcej jedzenia w brzuszku zmieściło. O kurwa, ale żyleta. Zaraz jak zapuszczę bajerę, to nie będę samotny na tej wyspie. Dobra, idę. Jak zagadać? Hello? I'm a director of Netflix and I very, very money, o tyle. Nie wiedziałam, że prezesem Netflixa jest Polak. Wiedziałem, że taka prymasort kubita to musi być Polka. A z tym dyrektorem to żartowałem. Zawsze przeci lepiej się pośmiać niż być smutnym, nie? No pewnie. Tak naprawdę to jestem właścicielem prawie wszystkich apartamentowców w Warszawie. O. Widzisz? Ale pyszniutkie. Tato, nie za dużo? Piotr, nic mnie to nie klepie. To jest tak rozrobione z wodą, że nic nie czuć. W tym browarze to jest tyle alkoholu, co mięsa w parówkach. Jak tam chcesz. Może postawię ci drinka, bo akurat mam darmowe, bo kupiłem bardzo drogą wycieczkę. All excuse me, bo mnie stać akurat na takie wydatki. Nie, dziękuję. Właściwie będę się już zbierać. Miło było poznać. No mnie też. Bała się duszy ze mną gadać, bo by się od razu we mnie zakochała. Już jej miękły nogi, ale ja ją jeszcze namierzę. Trzeba wstać. Chyba te browary nie były Tato, chodzisz do hotelu, nie rób wstydu, chodź. Wiedziałem, że to się tak skończy, chodzisz, człowieku. Tato, mówiłem ci, żebyś tyle nie pił. Po prostu zmiana pogody i tak mnie zamiata trochę. Grupa rezerwy, szan cywila. Nie da. Przynajmniej nie będzie gadał głupot. Chodzisz spać, człowieku. Wracamy do hotelu. Nic mi nie jest w górę. Spójrz, człowieku. Ejcie, wojsku. Ale się kurwa nawaliłem. Halo, panie sąsiedzie, halo, wszystko okej? Okay? Piotr, mąż na mnie.
zmieszałem trochę za dużo alkoholu. Chyba tam było whisky, wódka, tequila, gin i wszystko, co inno było, bym wypił. Odprowadzę pana do pokoju. Piotr, ja to ci powiem, że ty fajny chłopak jesteś. Tylko cię Bozia tym łojcem ukarała. Chodźmy, chodźmy. O, ale się wyspałem. Trochę mnie jednak czerep boli. Po polskiej wódce bym tak nie cierpiał. No, trochę wczoraj przegiąłeś. Zapłaciłem, to korzystam. Ty, a tak se myślę, czemu ta łajza sąsiad sam przyjechał na wywczas? Kurde, nie wiem. Coś mi tu śmierdzi. I to na pewno nie są moje sandały. Musimy się tego dowiedzieć. Będziemy go śledzić. Nie możemy po prostu raz w życiu normalnie wypocząć. Jak zwykle musisz wymyślać. Piotr, są rzeczy ważniejsze od wypoczynku. Idziemy. Jak zwykle. Piotr, my i reszta gości hotelowych to są ludzie na poziomie i takiego chama będzie bardzo łatwo namierzyć. Ale mi się beka. Ciekawe po czym. W sumie ciężko stwierdzić, jak jadłem wszystko, co tylko było na stołówce. Słyszałeś? Chyba menda. Chodź, idziemy. Mamy tą mendę. Chodź, Piotr, idziemy. Cholera. Dzisiaj są imieniny tego dusi grosza prywaciarza. Muszę zadzwonić z życzeniami, bo każdy pewnie z roboty mu złoży osobiście. Nie przejdzie mi przez gardło nic miłego, ale jakoś się zmuszę. Halo? Moje uszanowanie, szefunciu drogi. Jak to, po co dzwonię, panie Józefie? Wszystkiego najlepszego z okazji imieni. Zdrowia, szczęścia i samych sukcesów. Lepszego szefa nie mógłbym se nawet wymarzyć. Do widzenia. Zaraz się z żygą, ble! Żeby temu złodziejowi ryj wypryściło. Widzisz, Piotr? Świnia świni dupę ślini. Tak to oczernia go na prawo i lewo, a tak to dzwoni z życzeniami. Większego dupowłaza to, żebym w życiu nie widział. Halo? No, cześć, mamo, co tam? A wiesz co, tato zostawił telefon w pokoju, no? Przekazać coś? Dobra, dobra, no. Co tam? Wiesz co, dzwoniła mama, mówiła, że są imieniny Bogdana, żebyś zadzwonił do szefa z życzeniami. Jak Bogdana? Przecież słyszałeś, że Józefa. No, Józefa i Bogdana. Kurwa, no ma rację. Daj telefon. Halo, szefunciu kochany. No jak po co dzwonię? Tam już pewnie się flaszka mrozi. Dzwonię z życzeniami. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i dużo pieniędzy. No, no, moje uszanowanie. Co się tak lampisz jak wół na malowane wrota? Ja to robię z przymusa, ten debil z przyjemności. Przecież nic nie mówię. Cicho już, słuchaj. No nie odbieram, kotku, bo przecież ci mówię, że w robocie jestem. Nawet nie mam czasu się po dupie podrapać. Słyszysz? Ta menda oszukała rodzinę. Ściemnia im, że jest w robocie. Ale palant. Geniusz. Co? Znaczy gamoń. Chyba mam na niego haha tysiąclecia. Dawaj telefon, ponagrywamy go. Ale ci teraz udupię. Ale ciało. W sumie to nie jest wcale głupi pomysł, żeby iść trochę poćwiczyć, no? Dobra, idę. Tak to robi. Ja też uwielbiam trenować. Kiedyś jak byłem w liceum, miałem czarny pas w boksie. W boksie nie ma czarnego pasa. Ale ja miałem! Rozumiem. W sumie skoro już tutaj jesteś, to może nasmarujesz mi plecy kremem? Trafiłaś na prawdziwego specjalistę. Kładź się na ręczniczek, nie będziesz żałowała. Nie wierzę. Piotr, nadszedł najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Robimy sąsiadowi zdjęcia rozwodowe. Kurde, ale mnie szczęście kopnęło. Piotr, zobacz. Zobacz, nie wierzę. No nie, nie mogę. Ale załatwię tego gada.
Te zdjęcia są więcej warte niż gołe fotki Kim Kardashian. Mam na tego wychudzonego kojota takiego haka, że będę go szantażował do końca życia. Dobra, masz zdjęcia, masz co chciałeś, może byśmy skorzystali. No człowieku, nigdy nie byliśmy w takim pięknym miejscu, siedzimy tylko w hotelu. Tam podobno za tą górą są jakieś mega jaskinie, może podjedziemy pozwiedzać. Piotr, przeżywasz jak Stonka wykopki. A co jest ciekawego do zwiedzania w jaskini? Wszędzie tak samo wygląda. Ciemno i wilgotno, wielkie mi atrakcje. Ja teraz mam ważniejsze rzeczy na głowie. Dobra, jak chcesz. Ale te dziecka są niewdzięczne. Do raju ich zabrać to jeszcze im źle. Ale tak to jest, jak człowiek był za dobry przez całe życie. Ale ujęcie, nie mogę. To ciałko w dotyku to było, jakbym chmury na niebie głaskał. Ale mo kształt tak ubita. Zgrabniejsza niż wyścigowe Ferrari. Także mczuł. Nie oprze się takiemu przystajnikowi jak ja. Idę się wykąpać, żebym ładnie pachnął na randce. Piotr! Piotr, gdzie jesteś? Piotr! No i obraził się. Wykapana matka. Coś już nie na rączkę, to od razu się obraża. Ech, ja to mam z nimi udrękę. Zaraz trzeba iść na obiadek i się najeść za wszystkie czasy. Ale zaraz. Obiad jest od 14 do 16.30, a kolacja od 18 do 20.30. To między obiadem a kolacją jest 1,5 godziny przerwy. A jak w tym czasie będę głodny, trzeba będzie wynieść ze stołówki troszeczkę żarcia. Stop! Stop! What are you doing? Stop! Please, stop running! Please, stop! Could you stop running? Please! Piotr, bierz te kiełbaski, rura do pokoju. Co ty zrobisz? Przecież jest obiad za chwilę. Dawaj, nie pyskuj, sandały do pokoju. Oh, gotcha! Tam poleciał. Chciałbym się mylić mydełkiem fan. Byłoby fajnie. Siaba daba da. Tyja, tyja, tyja. Mydełkiem fan. Ale jest pięknie. W czas jak tak. Tu sobie poprawię trochę fryzurkę, włosy. Tych perfum. Jezus, ale to ładnie pachnie. Chuj, się tu przy... O, i teraz to jest cudownie. Twarz jak wszystko? Nie, nawet czerwony nie jestem nic. Dobra, idziemy. Ale pięknie, chuj. Co tu robisz, złodzieju? Zaraz cię rozsmaruję na ścianie jak komara. Ty to se możesz. Komarzyce dojść albo liście na drzewie prostować. Możesz klatę jak zdeptany karton po margarynie. Jeden strzał i cię nie ma. Jestem szybszy niż anakonda. Takich prostaków jak ty załatwia się w inny sposób. Skąd masz to zdjęcie? Z kątowni. Skasuj to. Skasuj jak mi się będzie podobało. A teraz słuchaj. Przez całe wakacje będziesz moim osobistym lokajem i będziesz spełniał każdą moją prośbę, a poza tym pójdziesz do tej niuni i powiesz jej, że masz wszy i że się nie będziesz do niej zbliżał. Po moim trupie. Jak twoja kobita zobaczy te zdjęcia, to na pewno będziesz trupem. Mów dalej, lumpiarzu. Najpierw powiesz do mnie, szanowny panie Januszu. Zaraz się zżygam. Szanowny panie Januszu, mów dalej, łajco. No to powiesz jej, że masz wszy i owsiki i że się nie będziesz do niej zbliżał, żeby jej nie zarazić, ale jest na tej wyspie prymasort chłop, który może jej umilić czas. I to będę oczywiście ja. Ty gnido. No? Szanowna gnido. O kurde, ale ładna. Tarari, tarara, ograłem sąsiada. Tarari, tarara, przegrała tamenda. Co ty robisz? Jak to co? Korzystam z pakietu All Excuse Me. Przelewam alkohol do butelek po wodzie i zabieramy to do Polski, synek. Trzeba mieć łeb na karku. Jeszcze zarobię na tych wakacjach. Teraz akurat leję gin. Jak tam chcesz? A, zapomniałem ci powiedzieć, od dzisiaj mamy prywatnego służącego. Co? Nasz sąsiad, proszę bardzo. W zamian za milczenie zgodził się, że tak kurwa powiem, uprzyjemnić nam wyjazd. Wy to się zachowujecie jak dzieci, bez kitu. Piotr, ja właśnie pokonałem przeciwnika jak wytrawny generał. I to bez żadnego wystrzału, rozumiesz? Nie wiem, jak tam chcesz.
Idziemy na miasto coś pozwiedzać? W sumie dobry pomysł. Można kupić sobie jako pamiątkę albo co. Tylko zadzwonię po naszego służącego. Piotr, ty będziesz nosił plecak? Od czego mamy tragarza? Nie no, poradzę sobie. Piotr, od tego on tu jest. Będziesz się smażył w piekle. Daj ten plecak. To nie twoja wina, że masz takiego ojca. Słyszałem. Znaczy się i takiego fajnego ojca. No. Trzeba by zakupić jakieś pamiątki dla Grażyny i JC-ki, nie? No, przydałoby się. No to chodź, wybierzemy coś ładnego. Chodźcie, tu. Co ty robisz, człowieku? Wstydu narobiłeś. Nie wytrzymię. Co za złodziejstwo. Dla Polaków to powinny mówić ceny w złotówkach, a nie w erło. Uspokój się. Nie uspokoję się, bo mnie chcieli okraść. Jak pokazuję Baranowi, że 5 ok, to mnie chodzi o 5 zł, a nie o 5 erło. Ale każdy wie, że to są ceny w euro, człowieku. 25 zł za mały bryloczek. Widzisz, panie, i nie grzmisz. Kupimy coś w Polsce i powiemy Grażynce i JC też, że to stąd. Ty mówisz poważnie? No to weźmiesz jakiś słoik i pójdziesz do oceanu, to może złapiesz jej jakiegoś małego delfinka. Nie no, nie wytrzymię z nimi. Dobrze, że mnie tu nikt nie zna. Piotr, no i zobacz, jaka fajna pamiątka. Czy to jest ulotka, którą dostałeś na ulicy? To opowiemy JC-ce, że to jest pocztówka. No ale dostajesz ją za darmo od jakiegoś Hiszpana, nie wstydź ci? Piotr, JC-ka nie zna hiszpańskiego, to i tak się będzie cieszyć. No nie możemy jej chociaż, nie wiem, magnesu przywieźć? Ja już się dosyć wykosztowałem na te wakacje. Nie wiem, może w hotelu jakąś darmową pamiątkę znajdziemy? No chyba, nie wiem, poduszkę. O, to nie jest głupi pomysł. Tylko nie wiem, czy się zmieszczą do walizki, bo już są całe zapchane alkoholem. Chodź. O, panienka się obraziła. Sąsiad, skocz do sklepu po jakąś wodę. Ale do sklepu to będzie ze 2 kilometry. Pytałem się ciebie wcześniej, czy chcesz ci się pić. Ale teraz mi się zachciało. No to może dojdziemy już do hotelu. Piotr, podaj mi telefon z tymi kompromitującymi zdjęciami. Dobra, dobra, już lecę. U matko, nie mam siły. Gdzie jest ta menda? Gdzieś ty był, Janusz. Nie odbierasz telefonu, po całym miasteczku za tobą latałem. Nie chciało mi się na ciebie czekać. Masz pół godziny wolnego, potem będziesz mi trzymał ręcznik i klapki, jak się będę kąpał w oceanie. Zlituj się, człowieku. Ty serca nie masz. Ja już ledwo łażę. Ja nie mam serca? A kto lewizny na drugim końcu świata odwala? Nie no, tak się tylko gadam. Sir, you cannot take the sunbed out of the hotel. No to mówię, że to ten hotel, Tumani 1. Ja tu mieszkam. Okay, please calm down. Morawiecki nakupował teraz czołgów i armatę, wam rozjebie te wysepki. A Piotra wyśle na szkolenie do Dęblina, to później jak wsiądzie w F-16, to nie będzie co zbierać z tego waszego czterogwiazdkowego baraku. Uspokój się. Co uspokój się? Tyle pieniędzy wywaliłem na wczasy, a on mi jeszcze leżaki zabiera. No ale on ci tylko powiedział, że nie wolno tego wynosić z hotelu, no dziwisz mu się? To nie mógł powiedzieć, tylko się szarpać ze mną? Oho, przyszła ta Chiquita na opalanie. Piotr, idź se pograć w bilarda. Sam? No sam. Potrenujesz celowanie do dziurek. Kiedyś ci się w życiu przyda. No ty i te twoje czerstwe żarty. Ła, ty ładniejszy niż u mnie w Passacie. Wypraszam sobie. Nie no, żartuję, ale teraz tak całkiem poważnie. Ty jesteś taka piękna, że nawet na trzeźwo mi się podobasz. Nigdy nie słyszałam lepszego tekstu na podryw. Bardzo mi miło, Janusz mam na imię. Agata. Agata, co urodą swą wymiata. To było miłe. Dlatego mówię, połowę tych urzędników to bym pozwalniał, a zaoszczędzone pieniądze rozdał ludziom. Ma to sens. Właściwie cieszę się, że potowarzyszy mi ktoś taki jak pan. Mam już dosyć tych wytatuowanych milionerów, którzy non-stop gadają o swoich biznesach, jachtach i gdzie to nie byli. No niektórym od pieniędzy odbija sodówka, ale nie mnie. Pomimo tego, że się dorobiłem dużego majątku, jestem normalny. I o pogodzie se pogadam, i o filmach, i o zwykłych rzeczach. A propos pogody, to wietrznie tu jest, prawda? No bo od morza ciągnie. A może napijemy się drinka? No, dobry pomysł. Każę przynieść mojemu lokajowi. Dryneczki dla państwa. To jest właśnie mój kamerdyner. Kamerdyner? Mówił, że jest właścicielem apartamentowców w Warszawie. Jego nawet nie stać na budę dla psa. On tak pierdziel jak potłuczony, bo parę lat temu robił obejście licznika na prąd i się podpiął pod siłę i jak go pizło, to połowę mózgu mu usmażyło. Wystarczy na niego popatrzeć i od razu widać, że jest coś halo nie tego. No w sumie jakiś trochę dziwny.
Co jeszcze miałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mam wszy i owsiki i że nie będę się do was zbliżał, żeby na was nie przelazły. Fuj! I co jeszcze? Janusz to najlepszy prymas od chłop na tej wyspie. No właśnie, bardzo fajnie nam się gada. Dobra, to idź tam zapalmy i czekaj, aż coś będę chciał od ciebie. Dobra, się robi. Do usług, szefie. Nie wytrzymy takiego upokorzenia. Zaraz znajdę jakąś trującą meduzę i mu poparzę tę gębę. Zaraz, kurwa. Tak jak myślałem, ten wieprz nie przepuści okazji, żeby se pomacać taką prymas od dziewuchę. Ale go zaraz załatwię. Ale wakacje. Zaraz ci to nasmaruję elegancko. Mogę ci też zrobić masaż. Jak byłem w Tybecie w klasztorze Shaolin, to mnichy mnie nauczyły takiej techniki masażu, że po 5 minutach będziesz się czuła jak w niebie. O, a co robiłeś w Tybecie? No jak się ma tyle pieniędzy, że już nie trzeba pracować, to się jeździ i zwiedza świat, nie? Tak, podróże kształcą. Zaraz się role odwrócą. I cyk, kolejne. I cyk. O, to elegancko. Zaraz tam ale będę miał haka na ciebie, będę. O, tu się jeszcze przybliżymy, żebyś się nie wywinął, że to nie ty. Dobra, Janusz, koniec sielanki. Bierz te śmierdzące sandały i rura do pokoju. Lokaj się do mnie odzywa takim tonem? Już nie jestem twoim lokajem, świniopasie jeden. Tak? No to wysyłamy zdjęcia do twojej kobity. Tak? To ja wysyłam do twojej. Gorzej jak dzieci. A co ty chcesz zrobić? Odłóż ten telefon. Jak ty odłożysz? Skasuj te zdjęcia. Jak ty skasujesz? Na pewno nie skasujesz wszystkich. Ty na pewno też nie. To wymiana telefonów, tylko powoli. Dobra. Bez gwałtownych ruchów. Szybko, raz, dwa. Dobra, wsuwam, przełączam. Masz ten telefon. Jakby tu mandaty nie były w Erło, to bym mu obił ten głupi ryj. Nic, trzeba wracać do pokoju. Ale co się pośmiałem z tego głupiego sąsiada, to moje. Where are you from? Z Polski jestem. Polska. O, Polonia. I know. Lech Wałęsa, Lewandowski, 500 plus. Lewandowski, no. U was w Barcelonie strzelał, no u nas mu się nie chce. Kur, ale mnie miota po tych drinkach. Ja się kręcę, jestem nawalony jak stodoła po żniwach. Tutaj to chyba tych drinków nie rozcieńczają. Gdzie ten Piotr się podział? Cholera, wyłączony telefon. Idę go szukać na miasto. Piotr! Piotr, nie wygłupiaj się. Piotr! Piotr, oddam ci pieniądze z komunii, obiecuję. Piotr! Piotr! Piotr, no nie obraża się na ojca. Jezus Maria, co ja żem najlepszego narobił? Chyba byłem za ostry dla niego. Co ze mnie za ojciec? Piotr! Piotr! Gdzie jesteś, Piotr? Matko, już południa, a Piotra jak nie było, tak nie ma. Co ja zrobię? Jak ja spojrzę Grażynce w oczy? A jak mu się coś stało? Kurde, no nie mogę. Sąsiad, ratuj. Nie mogę znaleźć Piotra od wczoraj. Co ty znowu knujesz? Przysięgam, nic nie knuję. Naprawdę zaginął Piotr. Po tych wszystkich akcjach jakoś nie mogę ci do końca uwierzyć. Może i cię nienawidzę jak rolnik szarańczy, ale swojego dziecka bym w to nie mieszał. No w sumie racja. Nawet taki prymityw jak ty ma jeszcze jakieś ludzkie łodruchy. Pomożesz mi go znaleźć? Ja już nie wiem, co mam robić. No dobra, pomogę. Przecież dziecko nic nie jest winne, że ma takiego ojca. Dzięki, odwdzięczę ci się. Dobra, chodź. Dobra, idziemy. Dobra, Piotr, chodź! Piotr, chodź, ojciec już nie będzie cię wyzywał, chodź! Piotr! Ty, Janusz, tu go nie ma, chodź dalej! Piotr! Ty, Janusz, może w jakiej restauracji siedzisz, re? No nie ma rady. Trzeba wypożyczyć jakieś auto i szukać go po całej wyspie. Wiesz, że to kosztuje? A wiesz, po ile tu jest paliwo? Myślałem, że na znalezieniu dziecka nie będziesz oszczędzał, co Janusz? Kurde. A może byśmy rowery wypożyczyli, będzie taniej? O Jezus, chodź już po te auto. No dobra, dobra. Tyle pieniędzy za takiego resoraka. Dawaj, bo czas nagli. Dobra, jedziemy. Tylko wiesz, że jak gdzieś zarysujesz drzwi, to ty płacisz. Mogę w ogóle nie jechać. Dobra, nie było tematu.
Daj mu na zimnym, przecież to nie twój. Co ja masz rację, ile fabryka dała? Ale i się chula, zobacz go. Piotr! 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 O, pójdziemy na piwo z sąsiadem. Piotr, chodź do ojca! Piotr, matka się martwi! Cholera, Grażyna dzwoni. Co ja jej powiem? W ściemnianiu to ty akurat dobry jesteś. Halo? No cześć, Grażynka. Co robi Piotr? Pluska się w basenie. Macham mu teraz. Piotr, Piotr! Nie opij się tej wody z basenu, bo się zsikasz w nocy. Nie odbiera od wczoraj? Ma wyłączony telefon? Albo jak się wszyscy dowiedzieli, że Piotr pojechał do ciepłych krajów, to cała szkoła do niego dzwoniła, żeby posłuchać, jak tu jest. Nawet dyrektor dzwonił. No i Piotr się wkurzył i w końcu wyłączył telefon. No dobra, powiem mu, na razie. Następnym razem to się nie uda. Chodź. Ty to jesteś ciemniusz. Ej ty, Despacito! Nie widziałeś mojego Piotra? Kurwa, ile one przez cały rok na ogrzewaniu oszczędzają. Ale to życie jest niesprawiedliwe. Czemu żem się nie urodził w takich ciepłych krajach? No, no. Ale to z drugiej strony pewnie nigdy bym w życiu nie jadł schabowego z kapustką, ani bigosu bym nie spróbował. No właśnie. Taka prawda. Janusz, poczekaj no chwilę, bym się upocił, jak nie wiem. No praży w dekiel. Ale z drugiej strony to patrz, sąsiad. Niby gorąca się we łbie kręci, ale to samo mam w zimę w kotłowni u świagra, jak małpkę pierdykniemy. Ja nie widzę sensu przepłacać. No w sumie to masz trochę racji. A ja to se tak pomyślałem jedną rzecz. Patrz, Janusz, niby tak obida w kraju. Ludzie płacą, że nie ma pieniędzy, że inflacja, a tu pełny samolot ludzi był. Zgadza się. Nie wiesz, jak to jest? Im kto ma więcej pieniędzy, tym bardziej płacze, że mu źle. Dobrze mówisz. Ty to czasami powiesz coś mądrego. A no widzisz, ty dawaj idziemy dalej szukać Piotra. No racja, chodź, chodź. Ale badziewie ten samochód. Posłuchaj, jak tu chodzi ten silnik. Jakby za chwilę miał ducha wyzionąć. Daj spokój. I to jest prawie nowe auto. Powiem ci tak uczciwie, Janusz, że jak słucham przez okno, jak twój Passat chodzi, to jestem pod wrażeniem. Tak równiutko chodzi, że aż miło posłuchać. A, dziękuję za komplement. A, twój też jest zdrowizna. A w blachy to masz, kurde, nie do zdarcia. No zgadza się. Tyle lat go mam, a nawet milimetra korozji nie ma. Dobra, jedziemy dalej szukać Piotra, chodź. Dobra, chodź, chodź. Piotr! Sąsiad, ja już mam czarne myśli. A jak mu się co stało? Nie załamuj się, Janusz. Na pewno go znajdziemy. Chodź, wrócimy do hotelu, bo samochodem tu mamy ze 2 godziny drogi. Odpoczniemy chwilę i poszukamy go jeszcze. A jak nie, to gdzieś to trzeba będzie zgłosić. Jak mu się coś stanie, to ja skoczę na łeb na te skały. Przysięgam. Dobra, chodź, będzie dobrze. Zobaczysz. A, wykręcę jeszcze raz do Piotra. Może w końcu włączę ten telefon. Ty! To jest chyba dzwonek Piotra. Tu? No chyba jego. Dawaj, wchodzimy. Wchodzimy. Idziemy, idziemy, idziemy. Wiesz, pójdziemy sobie na morze i szukać drynaczek. No. Piotr, Jezu, w końcu cię znalazłem. Piotr, jakbyśmy wiedzieli, że tu takie rendezvous odchodzi, to byśmy cię nie szukali. Ale widzę, że cicha woda brzegi rwie. Moja krew. Piotr, porób jakieś zdjęcie, to sobie pooglądamy później. Możecie stąd wyjść? Nie, no pewnie. Idziemy. Co wam będziemy przeszkadzać? Ty, sąsiad, zaraz kolację kończę podawać. Co? Chodu na dół! Dawaj! Kurde, no patrz, ale zrobiłem bambuko. Zaraz to wyważę. Kurde, Excuse me, guys. The restaurant is closed.
Zaraz ci łeb wsadzę w klozet i spłukam wodę, panie piękny. Dawaj mi tu jedzenie, bo mata za to zapłacone. Tak to mnie nawet na stadionie dziesięciolecia w bambuko nie robili. Snack bar is open if you want. Snacki będę jadł na noc? Starego misia sztucznym miodem nie oszukasz. Dawaj mi tu mięso! Ja też chcę mięso! Leave me alone. Lisz mi melon? O, śmieję! Dawaj go, zatrzymaj go, idziemy do restauracji wieczorem? Chodź tu, gadzie jeden. Innych gości to traktujesz po królewsku, a nas to masz w dupie? Masz i ode mnie! Z gardła mu wyrwę ten kwiat! Wiesz co, jak dla mnie, to oni się mogą nawet pozabijać. Security! We have a problem with two Polish guests. We need support immediately. Tyle alkoholu do Polski się wwiezie. Tu wódeczka, tu tequila, tu gin. Co ty robisz? Mówiłem ci, że zabieram sporo alkoholu do Polski, a że już się nie mieści, to wyrzucam twoje rzeczy. Nie no, chyba żartujesz. Piotr, ile są warte twoje stare dresy, a ile jest warta taka tequila albo inny gin? No pomyśl trochę. No nie wierzę. Bo ty, Piotr, człowiek małej wiary jesteś. Będę miał zapas alkoholu na 2 lata. No ale ja chciałem w tym chodzić normalnie tutaj. Ale ja ci nie zabraniam w tym chodzić, Piotr. Jakbyś trochę pogłówkował, to byś wymyślił rozwiązanie. Tak? Niby jakie rozwiązanie? Oj, Piotr, co ty byś bez łojca zrobił? Ubierzesz się na cebulkę. Co? Śmigło. Na cebulkę. Założysz kilka warstw ciuchów na siebie i sprawa załatwiona. Wrócę z tych wakacji bardziej zmęczony niż wyjechałem. Mogłem zostać w Polsce. Mata go. Hrabia się na wczasach zmęczył. No. Zobaczymy, jak ty się zmęczysz, jak cię menadżer hotelu z ochroną będzie ganiał. Co ty gadasz? No co, co gadam? Chodzą po hotelu z ochroną i was szukają. O, w mordę. Co wy mu zrobiliście? No nic, trochę go tylko poszarpaliśmy. Trochę. Halo, sąsiad? Jest problem. Musimy się ukrywać, bo menadżer hotelu szuka nas razem z ochroną. No poważnie ci mówię. Spotkajmy się tam, gdzie podsłuchiwam, jak gadaję ze swoim prywaciarzem. Co? Znaczy koło ogrodzenia. Dobra. Ty, sąsiad, Piotr mówił, że ten menadżer, co go poszarpaliśmy, szuka nas teraz z ochroną. Kurde, niedobrze, ale chociaż weszliśmy na kuchnię, to żeśmy se trochę pojedli. Nie no, wiadomo, że się opłacało. Ten menadżer tutaj na plaży to nas nie będzie szukał, ale w hotelu to trzeba się będzie ukrywać. Ta. Ty, patrz! O! Myślisz, że nas na obiedzie nie rozpozna ten menadżer? Myślę, że nie. A jak rozpozna? No to co zrobisz? No nic nie zrobisz. Wypłacam mu latarę między łoczy i uciekamy. No to taki jest plan. Teraz na obiedzie to musimy się najeść pod korek, w razie jakby nas nakryli. Też o tym myślałem. Będę jadł, dopóki mi gardło się nie zapcha. Ja tak samo. Do oporu, bez litości. Aż skóra na brzuchu będzie trzeszczała. No, idziemy. Nawaliłem na talerz, raz, 2 razy tyle sobie jeszcze dołożę. Pachnie jak moja kubica, ale ją poznałem. W Polsce to ze 300 zł trzeba dać za wszystko. I to wędlinkę pewnie 100 zł za kilo. Dawaj to, ja sobie to wziąłem, ja sobie wziąłem owoce. Ojejku, co mi się dzieje? Co ci się stało? Piotr, ratunku. Pomóż mi wstać i zaprowadź mnie do kibla. Przejadłem się, chyba mi skóra pękła na brzuchu. Ty jesteś normalny? Mam zapłacone, to korzystam. Idź pomóż sąsiadowi. On już na stołówce dostał boleści. Nie wytrzymam z nimi. Ała! Po co mi tyle jadł? Jak boli? Piotr, pomóż mi! Zanieś mnie do kibla! Nie no, z wami jest gorzej niż z dziećmi, naprawdę. Dobrze, Piotr, jest... To jest z duchu obok. O, już blisko. Długo jeszcze? Chciałem się wysikać. Piotr, jeszcze mi tu zejdzie. Poczekaj trochę. Długo jeszcze? Już nie wytrzymam.
Piotr, ja nie mogę tego przerwać. 2 godziny już siedzisz. To nie moja wina. Nie, wcale. Piotr, nie pyskuj. Idź się wysikaj do morza. To nie jest nasze morze, to nie szkoda. Tylko wejdź po pas, a nie po kolana, jak kiedyś nad Hańczą to się publika na plaży zrobiła. Halo, sąsiad? Ty, bo już kolacja się zaczęła. Wziąłbyś mi przyniósł parę kiełbasek, jakiego kotlecika i może jakiś makaron, bo ja się nie mogę ruszyć. Człowieku, ja już 4 godzinę siedzę na kiblu. Nie ma szans, żebym teraz wstał. Kurwa, to będziemy bez kolacji. Ja to na razie nie mogę patrzeć na jedzenie. Dobra, dobra, zadzwonię po Piotera, na razie. No jak, sąsiad? Udało ci się zejść z kibla? Daj spokój, Janusz. Jak wstałem z klozeta, nogi mi się uginały tak, że prosto padłem na podłogę. Ty, wziąłbyś ty mnie naprostował, a później ja ciebie. Dobra, dawaj. Jak mnie darł. Ty, Janusz, zobacz. Piotr idzie z menedżerem. Może załagodził sytuację. Okej, I'm gonna tell them. Co tam, Piotr? No, jest generalnie przypał. Jeżeli nie dacie 1000 euro zadośćuczynienia, to sprawa pobicia będzie zgłoszona na policję. Jezus Maria, ile to będzie na nasze? No nie wiem, z 5000? W dupę pawiana! Tyle pieniędzy? Mówię wam, dajcie po 500 euro i będzie po sprawie. Naprawdę będzie problem. Piotr, weź moją kartę z portfela i wypłać z bankomatu pieniądze. Okej, let's go. No i co żeś narobił, patafianie? Ty żeś go mocniej bił ode mnie. Zaraz mocniej to mogę ciebie walnąć. Zrobię se z twojego łba berło do kibla. Ukręcę łeb tej kanali. Masz mordę jak akumulator i naładować. Jak ci wysprzęgle z otwartej, to echo w tym pustym łbie ci oczy powybija. Ale śmierdzi od tego małpoluda. Przerobię cię na karmę dla psów, wieprzu jeden. Zaraz cię poczęstuję piącho piryną. A teraz czas na making of. Nasz wyjazd na Kanary rozpoczęliśmy na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie zameldowaliśmy się o 2 w nocy. Na początek kilka scen. Nie obyło się bez delikatnych problemów. Fajnie, że się nagrałeś. Po nagraniu scen czekaliśmy na samolot. Jeszcze nic człowiek nie pił, a już się podarł. Nie pokazuj tego w internetach, bo to nie może ujrzeć światła dziennego. Jak to? Dlaczego pijesz kawę z przepojką? Po drodze zdążyłem jeszcze zgubić kartę pokładową. Tutaj rekonstrukcja całego zdarzenia w wykonaniu Damiana. Wylecisz tu zaraz. Tak, o tak, o tak chodzi. Na szczęście niezawodni koledzy pomogli. Powiem, co się stało? Teasboarding pan. A dobrze, żeśmy szli za tobą. Bo go mamy. Wsiedliśmy do samolotu i po 5,5 godzinach lotu byliśmy na Gran Canaria w hotelu Riu Vistamar. Szybka szama i wzięliśmy się do pracy. Tu jeszcze w strojach cywilnych, a tu już Janusz i sąsiad w gotowości. Zobaczcie, jak wyglądały zdjęcia zza kulis. Dzisiaj nie ma jakiejś specjalnej pogody z rana, pierwszy dzień. Chłopaki tutaj kminią nad scenariuszem. Mocno opracowywują. Cześć Mateusz, pomachaj do kamery. Ale i tak musimy tu podchować. To Hiszpania przecież, to aby po włosku. Piotr, patrz jakie mamy fajne pamiątki do Polski, darmowe. Po co to wynosisz? Piotr, przecież to są nowe ręczniki, pełno medałek, szamponików, pakuj to do walizki, jak pójdziesz na studia, to będziesz miał jak znalazł. Ja. Tylko nie będziemy używać tych ręczników, żeby się nie zniszczyły. Poważnie mówisz? Poważnie, że się w trumnie leży. Sprawdź sobie tak. Could you stop running, please? Menda, sąsiad! I tak, na twarz twoją śledziłeś mnie. To ty mnie śledziłeś. Ta wyspa jest za mała dla nas, bo koniec odcinka. Dajcie do programu, jeszcze.
Blendowy. Januszowy blendowy, gra na blendzie. Teraz 22 odcinek trzeci. Jakby tu mandaty nie były w Erło, to by mu obił ten głupi rej. Nic, trzeba wracać do pokoju. Ale co się pośmiałem z tego głupiego sąsiada, to moje. No, jedziemy. Gotowość? Akcja! Dobra, dawaj to wodę. Szanowni Państwo, z uśmiechem na twarzy oznajmiamy, że skończyliśmy zdjęcia! A przecież my film nagrywaliśmy. Aha, dobra. Słońce, plaża. To jest po prostu cudowne. Dzięki, że byliście z nami podczas tej serii. Mamy nadzieję, że się spodobała. Do zobaczenia.